Spółki kruszywowe to początek działalności grupy PBI. Kopalnie dolomitów w Sandomierzu, kamieniomy świętokrzyskie w Sandomierzu oraz przedsiębiorstwo produkcji materiałów drogowych stanowią fundament i koło napędowe wszystkich naszych spółek. W 2023 roku osiągnęliśmy 12 milionów ton sprzedanych kruszyw. Oznacza to 12% wzrost sprzedaży w stosunku do roku poprzedniego. Od lat jesteśmy liderem sprzedaży kruszyw łamanych w Polsce. Nasze kruszywa trafiają do najbardziej wymagających inwestycji, takich jak autostrady czy drogi ekspresowe. Znajdują zastosowanie w kostce brukowej, prefabrykatach betonowych, betonie oraz obiektach i drogach realizowanych przez naszych partnerów biznesowych. Nasz sukces to efekt synergicznego działania doświadczonej kadry górników, aktywnych działań handlowych oraz dbania o najwyższą jakość produkowanych kruszyw. Dążymy do ciągłego rozwoju i wzrostu udziału w rynku, osiągając to dzięki zaangażowanej pracy zespołu handlowego oraz biura obsługi klienta. Naszymi partnerami są liderzy branży budowlanej w Polsce i Europie. Dziękujemy za zaufanie i partnerską współpracę. Główną działalnością otworowej kopalni siarka Basznia 2 jest wydobywanie kopaliny siarki rodzimej metodą podziemnego wytoku. W roku 2023 prowadziliśmy wydobycie siarki w rejonie sterowni nr 3. Dzięki zaangażowaniu całej załogi kopalni przekroczyliśmy wydobycie 40 tysięcy ton, co jest wzrostem w stosunku do roku poprzedniego o 25%. Poprawiliśmy jeden z ważniejszych wskaźników ekonomicznych. Wskaźnik zużycia wody technologicznej na jedną tonę siarki. Zmniejszył się on o 15%. Na oddziale granulacji uruchomiliśmy linię do pakowania nawozu Agro S. Rozpoczęliśmy montaż linii produkcyjnej nawozu Micro S. W roku 2024 rozpoczniemy produkcję tego nawozu na skalę przemysłową. Zainwestowaliśmy w rozwój produktów siarkowych, co zaowocowało wzrostem zatrudnienia o około 6%. W roku 2023 sprzedaliśmy 7 tysięcy ton siarki płynnej, 29 tysięcy ton siarki granulowanej oraz 3,5 tysiąca nawozu Agro S. Codziennie stawiamy czoła trudnym warunkom pracy. Dbamy w szczególności o bezpieczeństwo i higienę pracy górników, bezpieczeństwo powszechne oraz ochronę środowiska. Od 2019 roku rynek paliw i energii ulega ciągłym zmianom. Od pandemii COVID-19 poprzez gwałtowny wzrost cen nośników energii, aż po napiętą sytuację geopolityczną. Zarządy firm skupionych wokół grupy PBI musiały podejmować trudne decyzje w warunkach niestabilnych cen i zawirowań rynkowych. Analizy wewnętrzne i racjonalne decyzje – to pozwoliło nam ochronić się przed trudnościami. W grupie PBI stawiamy na zieloną energię i ochronę środowiska. Obecnie mamy uruchomione instalacje PV o mocy 3 MW. W pierwszym kwartale 2024 planowane jest uruchomienie kolejnej o mocy 3 MW wraz z magazynem energii. Magazyn energii to instalacja pilotażowa, rozwiązania w nim zastosowane są pionierskie w skali kraju. To kolejny krok do zasilania grupy PBI zieloną energią. Nie tylko produkujemy, ale także efektywnie wykorzystujemy zieloną energię. Zwiększamy ilość samochodów elektrycznych, a na lokalizacjach instalujemy ładowarki do aut. W połowie roku 2024 produkowana wewnętrznie zielona energia będzie mogła pokryć 25% zapotrzebowania na energię elektryczną zużywaną w grupie PBI. Oto nasza droga do zielonej przyszłości. Grupa PBI nie zwalnia tempa. Mamy jeszcze wiele ambitnych projektów, które zmienią przemysł i udowodnią, że razem możemy być ekologiczni.